Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię w kolejnym nagraniu Zapytaj Szachmistrza. Dzisiaj bardzo konkretny i treściwy temat, końcówki pionkowe. Wiele razy właśnie pytaliście mnie o jakieś tematy związane z końcówkami. Dzisiaj przygotowałem takie zestawienie, takiego kolosa, 30 takich podstawowych końcówek pionkowych, których powinien znać każdy szachista. Wcześniej nagrywałem też takie zestawienie dotyczące 30 końcówek, ale to były końcówki teoretycznie remisowe, także jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś, zobacz sobie, na pewno warto. Myślę, że to dzisiejsze nagranie dedykuję raczej szachistom takim bardziej początkującym, średnio zaawansowanym. Jeżeli nie obce Ci są takie pojęcia jak kwadrat pionka, opozycja, wolny pion, linia przepiórki, cugzwang, motywy patowe, manewr trójkąta, przełom, odpychanie barkiem czy aktywność figur, to myślę, że możesz to nagranie po prostu zamknąć. Widocznie masz dostateczną wiedzę na temat końcówek, a jeżeli nie, jeżeli chcesz poznać jakieś nowe, ciekawe przykłady, bądź też powtórzyć sobie materiał, to zobacz, zostań do końca, na pewno warto. Pierwsza końcówka, którą tu widzimy, to jest taki prosty, dobrze, pierwsza z końcówek, w zasadzie takie podstawa podstaw, czyli kwadrat pionka. Czasami się zdarza, że jest taka sytuacja, że król jest oddalony od pionka i król strony silniejszej po prostu nie może temu pionkowi pomóc. W takim momencie po prostu liczymy tak zwany kwadrat pionka. Kwadrat pionka mówi nam, czy król strony słabszej, czyli ten król, zdąży do tego pionka, czy nie zdąży. Zobaczmy, jak się liczy taki kwadrat. Czarne wykonują posunięcie król d5 i tu kwadrat pionka liczy się w ten sposób, że liczy się liczbę pól do przodu, czyli raz, dwa, trzy. Tyle samo pól odlicza się w bok pionka, czyli raz, dwa, trzy i tworzy się tak zwany kwadrat. Niektórzy też ten kwadrat tworzą w ten sposób, że patrzą sobie po prostu na przekątną danego pionka i też ten kwadrat powstanie. Jeżeli król strony słabszej wejdzie w kwadrat, tak jak w tym przypadku, to znaczy, że zdąży do pionka i sytuacja po prostu jest remisowa. Jak widzimy, pionek się przesunął do przodu, ten kwadrat się zmniejszył, czyli znowu raz, dwa pola do przodu, dwa pola w bok, mamy kwadrat pionka, król w ten kwadrat wchodzi i ta sama sytuacja teraz, jeden do przodu, jeden w bok, mały kwadracik, król w to wchodzi, białe robią słabą promocję, ale po prostu czarny król to zbija i mamy sytuację remisową. Druga końcówka, też w której widzimy, że król strony mocniejszej jest oddalony od pionka i też trzeba tutaj policzyć kwadrat pionka. Bardzo często zawodnicy się mylą i liczą na przykład kwadrat pionka od pionka, który jest na swoim polu wyjściowym. Należy pamiętać, że jeżeli pionka przesuniemy o 2, tak jak w tym przypadku, no to nie będziemy liczyć kwadratu wtedy od pola A2, tylko będziemy liczyć od pola A4, czyli liczymy raz, dwa, trzy, cztery, tyle samo w bok, widzimy kwadrat pionka i w przypadku, kiedy białe zaczynają tą końcówkę, to czarne niestety przegrywają, bo nie są w stanie królem wejść w kwadrat pionka, czyli król goni kwadrat, ale pionek cały czas ucieka i król po prostu nie jest w stanie wejść w kwadrat i promocja zostaje tutaj zakończona sukcesem. Kolejna końcówka, która też tutaj dotyczy tak zwanego kwadratu pionka. Gdyby w tej sytuacji tak sobie na to spojrzeć i wyruszyć pionkiem do przodu, tak jak teraz, no to król czarny po prostu zdąży do tego pionka. Cały czas będzie wchodził w kwadrat, białe dojdą do przedostatniej linii, zrobią słabą promocję, ale czarny król zdąży. Co należy zrobić w tej końcówce? Należy zagrać posunięcie D5. Zwróćmy uwagę, że celem naszym jest dopromowanie pionka nie D, tylko pionka A. Jeżeli teraz na przykład zagramy posunięcie D5, no to grozi chociażby posunięcie D6. Wydawać by się mogło, że to jest słaby ruch, no bo dlaczego białe miałby oddawać tutaj pionka? Nic bardziej mylnego. Gdy czarne to zbiją, to ten pionek, który tutaj widzi, przeszkodzi własnemu królowi w dojściu króla do tego właśnie kwadratu pionka. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. Pionek idzie o 2, król idzie tutaj. I teraz widzimy właśnie kwadrat pionka. 3 do przodu, 3 w bok, ale przecież król nie może wejść pionkowi na głowę, musi tego pionka omijać, a jak omija, to po prostu traci cenny czas, no i nie jest w stanie po prostu już dogonić pionka i pionek bez przeszkód dojdzie do promocji. Kolejna końcówka. W tej sytuacji bardzo częstym błędem, w szczególności młodszych zawodników, jest to, taki błąd myśleniowy, że mam pionka, którego chciałbym albo chciałabym, żebym doszedł do końca, po prostu tego pionka wypuszczę. Ten pionek zostaje wypuszczony,
ale nie jesteśmy w stanie tego wygrać, jeżeli nie znamy tak zwanej zasady linii przepiórki. O linii przepiórki powiem za chwilę, na razie pokażę, jak to czarne mogą wybronić. Najważniejsze dla czarnego króla w tej sytuacji jest to, żeby chodził po linii pionka, a jak nadarzy się okazja, po prostu żeby wyskoczył w tak zwaną opozycję. Czyli król idzie po linii pionka i teraz właśnie wchodzi w tak zwaną opozycję, czyli tu widzimy opozycję prostą, czyli opozycja jest to sytuacja, w której króle są ustawione względem siebie, na przykład w linii pionowej, wtedy jest to opozycja prosta w odległości jednego pola. Będę dzisiaj też mówił o opozycji bocznej, wtedy te króle są ustawione w ten sposób, tak, też w odległości jednego pola, albo w opozycji skośnej też są ustawione króle względem siebie w odległości jednego pola. To jest właśnie opozycja krótka. Gdyby się na przykład zdarzyło, że króle są ustawione względem siebie na przykład w odległości trzech pól, to już mamy taką opozycję średnią. No i tak samo na przykład może być gdzieś tam po skosie. No właśnie najczęstszą opozycją jest opozycja prosta, taka. Czasami używamy opozycji bocznej, rzadziej opozycji skośnej. Także czarne bronią się tutaj na opozycji. Opozycja służy temu, żeby król strony mocniejszy po prostu nie wtargnął wyżej, tak? Bo to jest właśnie takie, czarny król następuje na drogę białego króla i nie pozwala mu wyjść wyżej. Pionek idzie do przodu, trzymamy się linii pionka i znowu bardzo ważne posunięcie, żeby się trzymać tej linii pionka i tak, jak król się wychyli z tej strony, to czarny król zrobi opozycję. Jak król się wychyli z tej strony, to czarny król zrobi opozycję z drugiej strony. Poszedł na tą stronę, król na D7 i znowu na linię pionka, za pionkiem. Jak król się wychyla z tej strony, no to król go blokuje z drugiej. Czasami zawodnicy tak męczą swoich przeciwników i próbują a to z jednej, a to z drugiej strony. Na przykład to będziemy widzieć w tej sytuacji. Ale czarny król jest na to przygotowany i jak tylko król biały wejdzie na pole F6, to czarny na F8 i znowu mamy opozycję. No i ta partia powinna się skończyć remisem. Na przykład poprzez E7, król E8 mamy takie posunięcie jak król E6 i będzie pat, a gdyby król nie chciał zrobić pata, to na przykład po ruchu król E5 czarny król może zbić tego pionka na E7. No dobrze, ale w takim razie jak to wygrać? Służy temu tak zwana linia przepiórki. Linia przepiórki to jest takie pojęcie wymyślone przez Dawida Przepiórkę, przez Polaka, która mówi nam, gdzie musi stanąć biały król, żeby wygrać końcówkę pionkową. Jeżeli pionek znajduje się na polu E2, to linią przepiórki są dwie linie przed pionkiem, czyli to jest, jeżeli jest na dwójce, to będzie na czwórce i wówczas patrzymy na pole bezpośrednio dwa pola przed pionkiem oraz te pola boczne. Czyli dla pionka E2 linią przepiórki jest E4, D4 i F4, czyli jeżeli król wejdzie na to pole lub na to pole lub na to pole, to mamy gwarancję wygraną, jeżeli dobrze poprowadzimy grę, tak? Jeżeli królowi nie uda się tych pól zająć, no to z reguły powinien być remis. Dobrze, król czarnych zmierza, żeby tutaj tą sytuację przyblokować. Naczelna zasada końcówek pionkowi mówi kładź króla wysoko, aktywnie. Czarny król czeka i tak jak widzimy, biały król tutaj zajął właśnie tą linię przepiórki, to centralne pole. I wydawać by się mogło, że czarny król jest w stanie po prostu tą sytuację przyblokować. Gra król na E6, ale w tym przypadku przychodzi nam właśnie to tak zwane koło zapasowe, ja to tak nazywam. Czyli nawet jak przeciwnik cię złapie na opozycji, a ty masz koło zapasowe, to i tak tą pozycję wygrywasz. Także tutaj widzimy, że jeżeli pionek przesunął się na pole E3, to linia przepiórki już nie jest na czwartej linii, tylko na piątej. I co czarny król musi zrobić? Po prostu musi zejść białemu królowi z drogi, tak? Czyli jeżeli król pójdzie na tą stronę, to biały król wejdzie tu. Jeżeli król pójdzie na tą stronę, to biały król wejdzie tutaj. Król się wpycha i tutaj tą sytuację można powtarzać. Jeszcze raz opozycja, wpychamy się jak najwyżej, tak? Pionek idzie teraz na linię czwartą i znowu widzimy, że jeżeli pionek jest na linii czwartej, linia przepiórki jest dwie linie przed, czyli na polu D6, E6 i F6. I tak się właśnie złożyło, że czarny król tutaj nie jest w stanie nic po prostu zrobić. Podciągamy. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli pionek zostanie doholowany na linię piątą, to zwycięstwo, jakby to powiedzieć, linia przepiórki się tak troszeczkę bardziej rozszerza. Bo wystarczy, że jeżeli pionek będzie na piące, to wystarczy, że król stanie na jednych z tych sześciu pól, czyli tu, 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 tu i tu.
zwycięstwo po prostu jest zawsze. To jest taki wyjątek szóstej linii, gdzie nawet czarny król może złapać białego na opozycji, ale i tak to jest wygrana pozycja. Tutaj akurat musi w tym przypadku zejść z drogi. No to wpychamy się na wolne pole D7 i doholowujemy pionka i jest zwycięstwo. Kolejna końcówka, i która pokazuje nam po prostu, jak ważna jest opozycja. W tym przypadku też jest to fajny przykład, ponieważ pokazuje, że nie zawsze wygrywamy wtedy, kiedy król jest przed pionkiem, tak? Gdyby król był na, kiedy król jest na polu, na linii szóstej, to no, wydawać by się mogło, że ten król powinien białych stać gdzieś tutaj, tak? Żeby no, po prostu holować tego swojego pionka. Tak z reguły jest, tak? Ale w tym przypadku możemy też wygrać na zasadzie właśnie tej linii numer 6, gdzie po prostu jest dużo wyjątków i ta linia numer 6 bardzo często po prostu daje zwycięstwo bez robienia, bez tego, że pionek po prostu jest za plecami króla. Także w tym przypadku widzimy, że król idzie na C6, jest opozycja prosta, krótka i widzimy, że król nie jest przed pionkiem, ale i tak wygrywamy tą pozycję. Król idzie w bok, znowu jest opozycja, tym razem na linii D, król idzie w bok. I teraz dlaczego tak się dzieje, że następuje ten wyjątek szóstej linii? Ponieważ król nie może się cofnąć, jakby to powiedzieć, za plansza i nie może zrobić opozycji na linii numer 9. Tak po prostu nie ma takiej możliwości, nie ma linii numer 9 w szachach, musi wyjść z tej swojej dogodnej sytuacji, musi po prostu stanąć na linii numer 7. A jak staje na linii numer 7, to król idzie wyżej i mamy promocję i wszystko jest tak jak trzeba. Teraz tak, nieco bardziej skomplikowane są sytuacje, kiedy przeciwnik też posiada jakiegoś pionka, ale w tym przypadku duże znaczenie ma, jak te pionki są po prostu usytuowane wobec siebie i też ma duże znaczenie wysokość króla. Tutaj widzimy, że biały król jest wyżej, a czarny król jest niżej. Jak to się liczy? Po prostu liczy się to od dołu, tak? Jeżeli mamy króla na linii piątej, to po prostu liczymy, że król, tu jest jakby to powiedzieć, pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, czwarte, piąte, czyli jest pięć pięter do góry, a czarnego króla liczymy od tej strony, czyli to jest pierwsze piętro, drugie piętro, czyli ten król ma przewagę nad tym królem, bo po prostu jest wyżej. I dodatkowo może teraz też troszeczkę się poprzepychać, tak? Czyli król idzie teraz na pole B6, zabiera też czarnemu królowi te dwa pola, no i co? Czarny król jest po prostu, musi trochę odpuścić, idzie w bok. To jest też taka bardzo ważna zasada, że jeżeli podchodzi się królem do pionka z boku, to z reguły tego pionka król strony tej niższej nie jest w stanie obronić. Czyli jeszcze raz podchodzimy. Tutaj stosujemy opozycję boczną. I jeszcze raz opozycja boczna. Aż w końcu widzimy, że czarny król musi odpuścić. I tu zwróćmy uwagę, że król bije pionka na szóstej linii, a czarny król łapie białego króla w opozycji. I mimo to białe to wygrywają, tak? Bo to jest ten wyjątek szóstej linii, tak? Czyli jeżeli król strony słabszej złapie króla tego mocniejszego, jakby to powiedzieć, nawet na szóstej linii na opozycji, to i tak niestety czarne w tym przypadku przegrywają, ponieważ nie są w stanie ustać tej pozycji. Biały król idzie tu, czarne ponownie robią opozycję i znowu ta sama historia. Król nie jest w stanie wejść na linię numer 9, nie jest w stanie zrobić opozycji na linii numer 9, musi po prostu wyjść. A jak wyjdzie, to promocja nasza. Ciekawa sytuacja jest, mamy praktycznie, praktycznie taki sam przykład, ale przesunięty o jedną linię niżej. Dlatego też warto przesuwać swoje pionki wysoko, bo daje to większe szanse na uratowanie partii. Sytuacja przebiega dosyć podobnie, czyli król znowu podchodzi do pionka z boku, no i tego pionka po prostu skosi. Czarne sobie tam cofają się, czarne się cofają. I teraz bardzo fajny moment, czarne nie bronią pionka, tylko polują na opozycję. Czyli grają posunięcie król D8, biały król to zbija i w tym momencie to czarne łapią białe na opozycji. I zwróćmy uwagę, że król nie jest na linii numer 6, tak jak w poprzednim przykładzie, tylko jest na linii numer 5. I nie ma też koła zapasowego, tak? Gdyby ten pion stał tutaj, to jest wygrana. Kiedy pion stoi tutaj, to niestety jest remis. Także tą sytuację czarne ratują, dzięki właśnie znajomości tych układów. Białe tutaj, czarne znowu na opozycji. Pionek do przodu, trzymamy się na linii pionka, tak jak w tych pierwszych, początkowych przykładach. Pionek do przodu, król teraz poluje na opozycję. Jeżeli biały pójdzie do przodu, no to czarny złapie na opozycji na polu E8. I tak też się dzieje. No i teraz pionek idzie do przodu, no i tutaj
Ponownie sytuacja kończy się patem, ponieważ białe nie były w stanie tutaj wygrać tej pozycji dzięki dobrej grze czarnych. Kolejny przykład. Jak pokazywałem ten przykład moim uczniom, to większość z nich szła taką ścieżką, taką najprostszą. Czyli król idzie do przodu, król idzie do przodu, a ja grałem w tym momencie właśnie takie wyczekujące posunięcie i to, co tutaj widzimy, to jest opozycja prosta, ale już średnia. Ponieważ nie ma odległości jednego pola między tymi królami, ale jest odległość trzech pól, czyli raz, dwa, trzy. I czasami ta opozycja średnia właśnie daje remis. No, król idzie do przodu i co robią czarne? Oczywiście łapią na opozycji, znowu łapią na opozycji i znowu łapią na opozycji. No i niestety nie są w stanie teraz tym królem wejść na linię przepiórki, a w tym przypadku wygraną byłoby, dawałoby to, gdyby król biały stanął tu lub tu lub tu. Nie da się, bo czarny król cały czas to blokuje. I ta sytuacja po prostu skończy się remisem. Także nie gramy posunięcia król D2, tylko gramy posunięcie król C2. Zwróćmy uwagę, że droga jest dosyć podobna, tak? Czyli jeżeli chcą wejść na linię numer trzecią, to no, tu zajmuje to dwa ruchy, raz, dwa, i tutaj też zajmuje to dwa ruchy, raz, dwa. Ale zupełnie inny układ powstanie, jak się króle spotkają na środku planszy. Król C2, król B3 i teraz następuje opozycja skośna. Opozycja skośna, krótka, tak? Czyli widzimy tutaj odległość jednego pola. Za chwilę się to przekształca w opozycję prostą i tu widzimy, że biały król za chwilę wejdzie na linii przepiórki, czyli wejdzie albo tu, albo tu, albo tu, bo czarny król musi odpuścić tą sytuację. Odpuszcza, no to się wpychamy i widzimy właśnie tą linię przepiórki tutaj narysowaną czerwonym kolorem. Jeszcze raz opozycja, jeszcze raz się wpychamy. Jeżeli król podchodzi w tą stronę, to możemy już wołać pionka. Jeszcze raz wołać pionka i tak jak było pokazywałem wcześniej, na linii numer 6 król praktycznie zawsze wygrywa. Jeszcze raz się wpychamy i holujemy pionka. Promocja i wygrana. Dobrze, tutaj widzimy odwrotną sytuację, czasami musimy się bronić, tak, w tym przypadku król jest bardzo nisko, jest na tym piętrze, no w zasadzie na jakimś takim parterze, a król poszedł no raz, dwa, trzy, na czwartym piętrze od dołu. Mimo wszystko białe się ratują w tej sytuacji, jeżeli zagrają dobrze. Większość jednak juniorów w tej pozycji gra niedobry ruch, no bo co, pionek tutaj woła o pomoc, no to biały król biegnie. Tylko, że po prostu nie zdąży. Nawet oddanie tego pionka nic tutaj nie daje, ponieważ no, nawet opozycja skośna tutaj nic nie daje. Król C3 też będzie pozycją przegraną, biały król D2, no i czarne wykańczają tą pozycję w ten sposób. Opozycja prosta, wpychają się, wołają pionka, jeszcze raz wołają pionka, jeszcze raz poprawiamy opozycją. Tak, i także jeżeli jesteśmy czarnym pionkiem, to linia przepiórki też jest dwie linie przed, czyli raz, dwa, czyli tu, tu i tu będzie linia przepiórki. Za chwilę biały król będzie musiał odpuścić, a jak odpuszcza, to się wpychamy, holujemy pionka i jest promocja. W takim razie jak zremisować tą pozycję? Właśnie takim posunięciem E5. Czyli posunięcie E5 zmusza czarnego pionka, żeby stanął wyżej, co też przesuwa linię przepiórki wyżej, tak? Czyli dla tego pionka linia przepiórki jest tu, tu i tu. I w tym momencie już biały król jest w stanie zablokować wejście na jedno z tych trzech pól, ale stosując nie opozycję prostą, w tej pozycji przegrywa posunięcie król C2, bo jest król C4, tylko trzeba zagrać posunięcie król C1 i jeszcze raz opozycję taką średnią prostą, król D1 i dopiero teraz przekształcamy to w opozycję prostą, jeszcze raz w opozycję prostą, jeszcze raz w opozycję prostą. I teraz no, czarny pionek już no, nie pozwoli czarnemu królowi wejść wyżej. Tak, trzymamy się linii pionka, jeszcze raz i czekamy, aż król znajdzie się na polu D3, wtedy wyskoczymy zza rogu, jak to się mówi. A jak pionek pójdzie do przodu, no to kończy się to patem. I jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład na opozycję, trochę bardziej taki skomplikowany. W tej pozycji remisuje posunięcie król H1. A więc no, czasami są takie paradoksy, tak, że są ogólne zasady. Ogólna zasada mówi bądź królem wysoko. Ogólna zasada mówi nie wpuszczaj króla do swojego obozu. Tak? Czy też
nie oddawaj pionków, tak jak w poprzednim przykładzie, tak? Ale czasami mając właśnie taką wiedzę na temat tych ogólnych końcówek, jesteśmy w stanie zremisować partię, bo znamy taki końcowy układ. Król H1 tworzy tak zwaną opozycję boczną średnią, ponieważ jest raz, dwa, trzy pola i króle są w takim układzie bocznym wobec siebie. Większość osób jednak nie zagrałaby król H1, tylko zagrałaby król G3. I teraz jakby to się skończyło? Król E1, opozycja boczna, czarny król wypycha białego króla wyżej. No i teraz widzimy, że jeżeli biały król weźmie pionka, no to czarny też weźmie pionka i tu jest proste holowanie do końca. A po królu H1 tak nie ma. Gdyby białe na przykład zagrały posunięcie król E2, gdyby czarne zagrały posunięcie król E2, to białe łapią w opozycji bocznej. Po królu E3 jeszcze raz opozycja, ale poprzez pionka. I po królu E2 powtarzamy. Zamiast króla E2 można zagrać na przykład posunięcie G4. Oczywiście tego pionka nie bijemy, bo ten pion będzie szybszy z szachem, tylko gramy posunięcie król G2 i po zbiciu król F3 i wszystko pasuje. Gdybyśmy na przykład po ruchu król G, gdybyśmy za, zamiast ruchu król G2 zagrali F bije na G4, no to niestety tę pozycję przegrywamy. Promocja i tutaj braknie jednego tempa do tego, żeby tą końcówkę zremisować. I teraz tak, tutaj mówiłem, że żeby wygrać partię, trzeba stanąć dwie linie przed pionkiem. Nie dotyczy to jednak pionków bandowych. Pionki bandowe mają dosyć dużą tendencję remisową, kiedy są pionkami samotnymi. Tak? Gdybyśmy mieli jeszcze jednego pionka bandowego, to będzie taki właśnie ostatni przykład w całym tym zestawieniu, to zobaczycie, że dwa takie pionki są groźne, ponieważ ten król ma zawsze do takiego pionka daleko. Tak? Ale tutaj jest tylko jeden pion. I zasada jest bardzo prosta. Król musi się trzymać tych dwóch pól i ma pewny remis. Także taka końcówka dosyć często występuje na turniejach szachowych. No i niestety nawet opozycja i nawet linia przy piórki białym nic nie daje. Nawet koło zapasowe to nic nie daje, bo to jest właśnie pion bandowy. A partia potoczy się w ten sposób. Tak. I tutaj oczywiście czarne będą się trzymać tych dwóch pól. Tak, będą cały czas chodzić po tych dwóch polach. Po prostu zapamiętaj, że musisz się trzymać narożnika. Można oczywiście tą pozycję przegrać, jeżeli królem się pójdzie w głąb planszy, no ale to takie przypadki się nie zdarzają na poziomie zawodników, którzy grają już trochę na turniejach szachowych. Czyli po A7 trzymamy się narożnika i mamy taką też król na króla, to jest remis. Bardzo często juniorzy moi mówią, że ta sytuacja nazywa się pat. No nie jest tak, nie jest to oczywiście pad, bo króle mogą się ruszać. Po prostu remis ma wiele, jakby to powiedzieć, twarzy. Remisem będzie tak zwany brak materiału matującego, tak jak tutaj widzimy. Remisem będzie pad, remisem będzie zgoda dwóch zawodników na to, że nie chcą już kontynuować partii i godzą się na taki remis, tak? Ale ta sytuacja, którą widzimy, na pewno nie jest pad, po prostu jest to brak materiału matującego. Tutaj też kolejny bardzo ciekawy przykład z pionkiem bandowym. Jak zremisować tę końcówkę czarnymi? Tutaj też tak paradoksalnie większość zawodników grałaby posunięcie król F1 i dążyła do tej strony. Niestety ten ruch przegrywa. Trzeba zagrać takie mniej naturalne posunięcie król H1. I teraz jak taką sytuację można zremisować? Pierwszy sposób jest taki, że stoimy w narożniku. To było w poprzednim przykładzie. Drugi sposób jest taki, że jeżeli król znajdzie się tutaj, skosi tego pionka na polu A7, to czarny musi go przyblokować na polu C7. I właśnie tylko do tego możemy dojść, jeżeli zagramy posunięcie król H1. I popatrzcie, jak to przebiega. Król tutaj czarny idzie jak takim cieniem za białym królem. I tak to zostało wyliczone, że biały król po prostu zbija pionka na A7, a czarny król go przymyka i nie pozwala mu stamtąd wyjść. A jeżeli zagra posunięcie A7, to po król C7 jest pat. To jest bardzo praktyczny przykład. Czasami się właśnie zdarza, że masz przewagę. To jest zresztą tak, że jeżeli masz pionka więcej i tych pionków jest więcej niż jeden na planszy, na przykład jest 4 na 3 albo 6 na 5, tak? To ja to oceniam, że takie zwycięstwo jest takie na 9, jeżeli nie, to nie jest jakiś taki przykład remisowy,
takie typowo remisowe, to zwycięstwo z reguły osiągasz na 90%. Jeżeli masz dwa pionki więcej w pionkówce, to zwycięstwo osiągasz na 99%. Oczywiście są przykłady, gdzie jest strona silniejsza, ma 5 pionków więcej, tego nie wygrywa. No ale mówię, od każdej reguły jest jakiś wyjątek. To jest bardzo praktyczny przykład. Wiele osób w tej pozycji zagrałaby tak. Po prostu oddałoby pionka bandowego, pobiegłoby do tej strony, skosiłoby pionka i doprowadziło sobie tego pionka B do promocji. Ja bardzo często stosuję inny sposób. Wymuszam zapatowanie króla, ale nie całej pozycji. Czyli po ruchu H7 gram posunięcie król H6. To oczywiście jest dobre w przypadku, kiedy przeciwnik musi nam... No po prostu zmusiliśmy czarne do tego, żeby wykonały ruch, a jedynym ich ruchem jest oddanie pionka. I to też trzeba wyliczyć, że tutaj wszystko się zgadza. Czyli jedynym posunięciem jest teraz posunięcie A5. Czarne muszą tego pionka oddać. No i oczywiście nie popełnijcie takiego błędu, nie zagrajcie teraz tak, no bo zamiast wygrać, no to w bardzo smutny sposób zremisujecie, będzie pad. Dlatego pozwalamy, żeby czarny pionek zbił białego, ale matujemy w efektowny sposób i jest to, musicie przyznać, zdecydowanie szybszym zwycięstwem, przede wszystkim kończącym się matem. Kolejna końcówka. Znowu tu widzimy, że król oddalił się od swojego pionka. Jest to pionek bandowy, także szanse na zwycięstwo białych są zerowe. No ale no, co tutaj się za chwilę stanie? Jeżeli na przykład białe zagrają posunięcie król D3, czarny król podejdzie i co się stanie? Pionek na B6, czyli linia przepiórki jest tu, tu lub tu. Czarnemu królowi udało się tą linię zająć, czyli ma po prostu sytuację wygraną. Dlatego wracając do samego początku, w tej sytuacji musimy po prostu oddać pionka w najlepszym możliwym, jakby to powiedzieć, wydaniu, a jak pokazywałem wcześniej, bardzo często końcówki z pionkiem bandowym kończą się remisem. Jeżeli znamy tą zasadę i król je ma możliwość po prostu zdążenia do narożnika, czyli oddaliśmy pionka po to, żeby król po to, żebyśmy mieli końcówkę z pionkiem bandowym i żeby król wszedł do narożnika. Także król D3, król C2 i po król B1 mamy tą sytuację, jak w tamtym narożniku, w jednym z poprzednich przykładów, gdzie król teraz będzie sobie chodził po polu A1 i po polu B1 remis. Tak jest. Bardzo ciekawa i bardzo znana końcówka. W końcówkach pionkowych bardzo często pojawia się pojęcie Zugzwangu. Zugzwang to jest taki niemiecki termin, który no, oznacza po prostu to, że jestem na ruchu, ale nie mogę wykonać żadnego dobrego posunięcia. Każde moje posunięcie powoduje albo stratę materialną, albo stratę pozycyjną. Biały król może podejść do tego pionka z dwóch pól, z pola C7 i z pola C6. I to jest bardzo istotne. Jeżeli pójdziemy źle, to przegramy, jeżeli pójdziemy dobrze, to wygramy. Kiedy pójdzie z pola C6, no to czarny ma tylko jedną możliwość obrony pionka, zagra król E5. I tu właśnie mamy sytuację Zugzwangu. Zwróćmy uwagę, że król chce tego pionka zbić, ale nie może, bo go broni czarny król i przede wszystkim nie może już dalej bronić pionka, musi od tego pionka odejść. Jak to się skończy? Mimo że białe były pierwsze na ruchu, to przegrywają. No, przedziwna sytuacja. Muszą odejść, no i czarny tutaj król pomoże doholować tego swojego pionka do pola promocji, tak jak widzieliśmy to w poprzednich przykładach. No to jak to wygrać? Okazuje się, że trzeba właśnie zagrać posunięcie król C7, tak jak tu widzimy, strzałki pokazują, król C7, żeby zagrać król C6. Król C7 zmusza czarnego króla, żeby stanął na polu E5 i mamy dokładnie taką samą sytuację, jaką mieliśmy poprzednio, tylko na posunięciu są czarne. I właśnie to jest taka cała idea tego Zugzwangu. Ten, kto jest na ruchu po prostu w Zugzwangu, musi no, odpuścić, musi coś oddać, musi oddać pozycję, musi oddać materiał. Z reguły Zugzwang bardzo rzadko się zdarza gdzieś tam w grze środkowej czy w debiucie, to prawie nigdy. Ale jeżeli interesujecie ten temat Zugzwangu, to zobacz sobie takie moje nagranie. Zrobiłem też taki filmik, w którym właśnie pokazywałem taką nieśmiertelną partię Zugzwangową oraz wiele innych przykładów, w których no właśnie omawiałem ten Zugzwang. A Zugzwang bardzo, bardzo przydaje się w końcówkach pionkowych. Czarny król odpuszcza, bierzemy pionka. Mamy holowanie na trzech polach, tu, tu i tu. Idzie.
i zamieniamy w promocję. Partia jest wygrana. To jest bardzo pouczający przykład. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli król chce się dostać na pole B4 w linii takiej bocznej, to zajmie mu to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli chce się dostać ze skosa, zajmie mu to tyle samo czasu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli chce się dostać z dołu, też zajmie mu to tyle samo czasu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warto pamiętać o geometrii szachownicy. No bo tak się wydaje, że jeżeli chce się udać do sklepu, no to pójdę w linii prostej, będzie najszybciej. Tak to przynajmniej w życiu jest, tak? A w szachownicy niekoniecznie. Można czasami pójść taką uliczką i ona ma dokładnie taką samą długość, jak właśnie ta linia tutaj prosta. Gdybyśmy w tej sytuacji nie zagrali ruchu król G3, tylko wydawać, no to się w ogóle wydaje, że ta pozycja białych jest lepsza, bo one pierwsze dojdą do tego pionka. Ale zwróćmy uwagę, jak to się zakończy. Król idzie, biały idzie, czarny napada, biały podchodzi na C7 i król idzie na A6. Co teraz widzimy? Widzimy dokładnie taki sam przykład, który był przed chwilą, tak? Czyli w tej sytuacji białe są na ruchu i muszą odpuścić, tracą pionka i przegrywają partię. To jest bardzo pouczający przykład, ponieważ w tej sytuacji nie możemy grać na wygraną. Musimy tak to wyliczyć, że jak król skosi tego pionka, to my, idąc tą ścieżynką, dojdziemy na pole B4 i złapiemy opozycję. I zobaczmy. Król idzie. Kule się tak mijają. Biały król podąża. I ta sytuacja jest remisowa, ponieważ czarne nie są w stanie zająć linii przepiórki, a linia przepiórki jest teraz tu, tu i tu. Białe złapały na opozycję, czarne nie mają koła zapasowego. Przykład z dwoma pionkami więcej też jest bardzo trafiony, ponieważ nie zawsze taki układ da się wygrać, ale w tym przypadku akurat da. Białe grają posunięcie, najpierw król, białe grają posunięcie król E6, później król D8, wiadomo, nie chcą, żeby król poszedł na E7, żeby pomógł w promocji. Oczywiście nie gramy posunięcia B6, bo będzie sytuacja patowa. Co musisz wiedzieć? Jeżeli masz dwa pionki więcej, to mówiłem, że na 99% wygrywasz. Zapamiętaj jedną zasadę, że nie musisz kurczowo trzymać się obrony dwóch pionków. Czasami tego jednego pionka po prostu możesz oddać, a drugiego poprowadzisz do końca. I białe właśnie wybrały taką ścieżkę. Zagrały posunięcie król D5, oddały pionka. I znowu tutaj się wydaje, że no jak to, no nie zajmuje linii przepiórki i wygrywa? No tak, bo tutaj za chwilę król wejdzie znowu na tą magiczną szóstą linię. Grając posunięcie B6, biały król wytrąca czarnego z równowagi, wytrąca go z opozycji. Czarny pójdzie sobie na pole D8, no to białe zrobią opozycję. Czarny pójdzie na C8, znowu mamy opozycję. Czarny pójdzie na B8, zagramy B7, wzmusimy, żeby po prostu król stamtąd wyszedł. I tutaj też taki fajny trik, który warto znać. Jeżeli król ucieka ci po linii bandowej, to nie goń go hetmanem i nie goń go królem, tylko po prostu zagraj takie posunięcie hetman B3, żeby ten król do ciebie wrócił, a jak wróci, to go zamatujesz w ten sposób. Znowu przykład z dwoma pionkami i ten sam schemat. Tu po prostu jednego z pionków musimy oddać. Zaczynamy od G7. Oczywiście uważamy na posunięcie król na F7, bo znowu mamy sytuację patową. Oddajemy pionka, robiąc promocję, musi to zbić i mamy opozycję na linii numer 6, czyli no musimy tą pozycję wygrać. Czarny do narożnika, dopromujemy i znowu, jeżeli król nam ucieka, no to gdyby tam był jedno pole dalej, no to możemy zagrać na przykład hetman na G3, a w tym przypadku możemy po prostu zamatować na polu G6. Też fajny przykład, który też często daję swoim zawodnikom, ponieważ trzeba tutaj po prostu policzyć. Tu wygrywa albo ruch G3, albo ruch G4. No, w szachach z reguły to, co jest szybsze, jest lepsze, tak? Czyli no, wydawać by się mogło, że G4 jest lepsze, ale no, trzeba zrobić tak, żeby jeżeli król jest na polu G8, żeby pionek po prostu stał już wtedy na pionek jest na polu G7, a czarny król musi być na G8 i czarne muszą być na ruchu. Tak to trzeba po prostu wyliczyć. Jeżeli zagramy natychmiastowo G4, pionek idzie, to widzimy, że król nie jest na polu G8, tak jak mówiłem, tylko jest na H8, czyli zakończy się to po prostu remisem. G7,
No i trzeba to zremisować albo patem, albo oddaniem pionka. Jeżeli zagramy G3, no to tu wszystko będzie się zgadzać, bo król będzie na polu G8, zmusimy go do wyjścia i zrobimy promocję i wszystko pasuje. To jest przykład z partii praktycznej, to grał bodajże Shirov w jednym ze swoich pojedynków turniejowych. Jest to bardzo dobry przykład na odpychanie barkiem. Czasami nie gramy królem wysoko, tylko czasami robimy takie posunięcie, które odepchnie króla przeciwnika, że ten król nie może nic zrobić, a w tym czasie zrobimy jakąś inną korzyść. Jeżeli zagralibyśmy królem F5 tak naturalnie, no to czarny król podejdzie do pionka, jeszcze raz podejdzie do pionka, no i na przykład czarne zagrają posunięcie F6, no i tak białe w zasadzie nie mają nic mądrego do roboty, muszą zbić. I co tutaj mamy? Po prostu dwa gołe króle, czyli remis. Jeżeli jednak nastąpi posunięcie nie król F5, tylko nastąpi król G3, to tutaj widzimy odpychanie barkiem. Na tych trzech polach czarny król się nie wywinie. On musi po prostu iść cały czas dołem. A w tym czasie białe będą sobie tego pionka przesuwać wzwyż. Także pionek na F4, nadal czarny król nic nie może zrobić. Jeszcze raz przesunięcie i tu oczywiście król będzie chciał jakimś takim rajdem wejść po pionka F7. Albo też można na przykład dopchnąć pionka do F6 i pójść król G5, król G4, król G5 i pójść jakoś przez pole G7. W ten sposób cały czas blokuje, tak? Tutaj też warto zwrócić uwagę, że on nie idzie tak, tylko on idzie tak i od razu odpycha czarnego króla na tym polu. Czarny pionek na przykład tak. Tak. I tu widzimy, że wszystko się Shirovowi zgadzało, pionka zdobył i doprowadzi do promocji. Taki sam przykład na odpychanie barkiem. Tutaj możemy podejść do pola B7. Zwróćmy uwagę dwoma ścieżkami. Jeżeli pójdziemy przez D7, czyli raz, dwa, trzy, cztery, zajmie to cztery posunięcia. Jeżeli jednak przejdziemy przez pole D5, raz, dwa, trzy, cztery, to dodatkowo odepchniemy na tych dwóch polach czarnego króla. Tak ważne jest właśnie odpychanie króla barkiem. Jeżeli zagramy król D6, nie odpychamy, król sobie wchodzi. Król sobie wchodzi i domyka nas, tą końcówkę już widzieliśmy, po prostu nie jesteśmy w stanie tego wzmocnić, król jest przyblokowany. Jeżeli zagramy król D5, to tutaj czarnym braknie jednego tempa. Tak, tak, tak i nie wszedł już na pole C7, tak jak w poprzednim tutaj wariancie, który pokazywałem, tylko wszedł na pole C6, a to daje po prostu białym zwycięstwo. Oczywiście nie pokazuję tutaj matowania hetmanem, jeżeli jesteś na jeszcze bardziej takim podstawowym poziomie, to zobacz sobie wszystkie matowania, które realizowałem na tym kanale, czyli matowanie hetmanem i królem, matowanie wieżą i królem, jest matowanie też dwoma gońcami i gońcem i skoczkiem. Standardowy przełom to też bardzo ważne pojęcie w końcówkach pionkowych. Co ciekawe, nie ma przełomu 1:1, czy jakby były na przykład tylko pionki A, a tych nie było, to tego przełomu nie ma. Nie ma przełomu 2:2, czyli jakby były pionki A7, B7, A5 i B5 i nie byłoby tych, to też nie ma przejścia, ale jest przełom 3:3 i trzeba oczywiście zacząć od pionka środkowego. I tutaj ważna zasada, jeżeli przeciwnik bije tym pionkiem, to dochodzi ten pionek, który widzi pole promocji, tak, czyli w tym przypadku on ma największe szanse na dojście i tu działa kolejna bardzo ważna rzecz. Białe zagrały posunięcie A6, oddały pionka i czarne nie są w stanie zbić dwóch pionków naraz. Nie są w stanie zbić i tutaj, mogą zbić tylko jednego. Jeżeli zbiją pionka A, to pionek C sobie dochodzi, jest promocja. I tak samo wygląda to, gdybyśmy na przykład spojrzeli na ten wariant. W tym przypadku no, największe szanse na promocję ma ten pionek, który widzi pole promocji. Czyli C6, znowu czarne nie są w stanie zdobyć dwóch pionków. Idziemy, zamieniamy, jest promocja. Też takim specyficznym przykładem, nie każde 4:4 też da się przejść, ale w tym przypadku akurat da się. Gramy posunięcie C5, gramy posunięcie B5. Gdyby tutaj czarne nie zagrały ruchu król F5, tylko na przykład zbiły, tak, po B5 biją, no to mamy tą samą sytuację jak poprzednio, czyli ten pionek ma największe szanse na dojście, oddajemy, idziemy, jest promocja. Jeżeli po B5 na przykład zbije ten pionek, to ten pionek ma największe szanse na dojście, oddajemy, dochodzimy, promocja.
A jeżeli król biegnie tutaj z pomocą, to też trzeba pamiętać, że no to są bardzo rzadkie sytuacje, że pionkówkę wygrywa się bez udziału króla, tak? To się rzadko zdarza. I w tej pozycji stosujemy coś, co ja nazywałem takimi napiętymi łańcuchami. Czyli znowu, to jest łańcuch taki dwupionowy, tu jest też łańcuch dwupionowy. Nie są w stanie czarne zbić dwóch pionków na raz. Jeżeli zbiją tego, no to po prostu następuje bicie w odwrotną stronę i dojście do promocji i jest wygrana. Bardzo piękny przykład z partii takich mistrzów, nie pamiętam, który to mistrz grał, ale to jest właśnie z realnej partii. To jest taki przykład na to, żeby się nie poddawać, żeby grać końcówkę do samego końca, a nuż powstanie jakiś motyw patowy, a tych motywów patowych czasami w końcówkach jest wiele. Tutaj mamy rzecz taką charakterystyczną. Czarny król podchodzi do pionka od bocznej strony, czyli najprawdopodobniej tego pionka skosi. Sytuację remisową daje taki ciekawy motyw. Król idzie na g4, czarny król łapie opozycję boczną i przy okazji atakuje piona. I teraz trzeba zagrać posunięcie g6. Gdybyśmy tego ruchu nie zagrali, to tutaj nie ma mowy o remisie. I teraz zobaczmy, jak ten pad powstaje. No, dwa warianty są. Pierwszy, jeżeli pójdzie pionek na h6, król na h5, no i taki w sumie śmieszna sytuacja, że jeżeli czarne chcą tą sytuację wzmocnić, to muszą zbić pionka, a jak zbiją pionka, to mamy pata. Gdyby jednak do tego nie doszło, czyli na przykład po ruchu g6 białe by to zbiły, gdyby to czarne zbiły, to jest tak, szach, jeszcze tutaj wzmocnienie, przesunięcie króla wyżej. I teraz oczywiście oddajemy pionka H, żeby biały pionek G doszedł do promocji, a czarne oczywiście też mają swój plan, chcą dojść pionkiem F do końca. Tak, i to też bardzo częsty obrazek w końcówkach pionkowych. Końcówki pionkowe często zamieniają się na końcówki hetmańskie. W tym przypadku, gdyby czarne były na ruchu, przypomnę, że ostatni ruch to właśnie była promocja, gdyby czarne były na ruchu, to mamy motyw rożna, jest król, i jest hetman tutaj na widelcu, czyli ten hetman zostanie zbity. No, białe tutaj nie mają dobrego szacha, po prostu ta sytuacja powinna zakończyć się remisem, także też te końcówki hetmańskie są zdecydowanie trudniejsze do policzenia niż końcówki pionkowe. Też przykład, który bardzo lubię podawać swoim juniorom. Białe zaczynają i wygrywają. Bardzo ciekawy przykład, ponieważ w tej sytuacji, no, obie strony są troszeczkę tak w takiej sytuacji podbramkowej. Jeżeli na przykład białe zagrają źle, to białe przegrają. Jeżeli białe zagrają dobrze, to białe wygrają. Co tutaj zawodnicy często grają? Często próbują po prostu stosować się do tych takich ogólnych zasad i próbują utrzymać się na linii numer 2, tak? Czyli próbują gdzieś tutaj się trzymać, ale to nic nie daje. Na przykład po królu H2 te pionki przesuwają się troszeczkę jak w takiej grze wilki owca, tak? Że ten król nic nie jest w stanie tutaj zrobić, aż dochodzą do linii numer 2. I to, co mówiłem wcześniej, jeżeli masz dużo pionków wolnych, to jednego oddaj, a drugim dojdź i masz wygraną. Okazuje się, że motywem, który daje zwycięstwo, jest posunięcie król G1, ponieważ król G1 pozwala na każdy ruch pionka po prostu podejść do tego pionka królem. Czyli po król G1, jeżeli ruszy się pionek F3, białe zremisują ruchem król F2. Jeżeli ruszyłby się, białe wygrają ruchem król F2. Jeżeli ruszyłby się pionek G3, to białe wygrają ruchem król G2. Jeżeli ruszyłby się pionek H3, to białe wygrywają ruchem król H2. I zobaczmy, jak to wygląda w wariancie. Po ruchu F3 podchodzimy. I teraz też weszliśmy, tak jak w poprzednim wariancie, weszliśmy pomiędzy trzy pionki, tylko jedną linię wyżej. I teraz, jeżeli czarny odda, pójdzie, to po tym ruchu czarne nie mają dobrego posunięcia. No, jeżeli zagrają gdzieś tam ruch królem czy tu, to ruszy się ten pionek. Jeżeli zagrają ruchem królem tutaj, to ruszy się ten pionek. Tak, i po prostu pionka wezmą, ale dojdzie drugi pionek do promocji. Dobrze, bardzo ważny motyw, tak zwany motyw trójkąta. Czasami jest tak, że musimy po prostu oddać przeciwnikowi tempo, żeby wygrać partię. I to się właśnie dzieje w tej pozycji. Gdyby czarne były na posunięciu, to czarne muszą się gdzieś cofnąć, albo tu, albo tu, albo tu. I my wchodzimy, bierzemy pionka i wygrywamy.
No ale na posunięcie są białe. Teraz zobaczmy, jak można przeciwnika tutaj wytempować. Robi się tak zwany manewr trójkąta. Idziemy na początku na pole d5. Król idzie na c8. Idziemy na pole d4. Oczywiście król nie może tu podejść, bo będzie ta sytuacja, do której chcemy dojść. Czarny król idzie tutaj. I idziemy na pole c4. Czarny król ponownie idzie na pole c8. I tu widzimy ten motyw trójkąta, tak? Idziemy tutaj właśnie w takim trójkącie. Król idzie na pole d5 i czarne nie są w stanie zrewanżować się teraz dobrym ruchem. Nie mają ruchu król d7, bo pionek, tak? Jeżeli teraz na przykład zagrają posunięcie król c7, voilà. Mamy tą pozycję, do której dążyliśmy. Czyli na posunięciu są czarne, wchodzimy, kosimy i jest wygrana. Gdyby jednak po królu d5 na przykład król poszedł na pole d8, wówczas robimy opozycję, wyrzucamy tutaj króla z linii numer 8 i teraz jeszcze jeden bardzo ważny moment, nie robimy promocji, bo jak zrobimy promocję w hetmana, to się okaże, że będzie pat. Robimy na przykład posunięcie takie wyczekujące, król c6 i zamiast pata lepiej oczywiście wygrać partię. Teraz mamy przykład na tak zwaną aktywność figur, także tutaj już widzimy, że te sytuacje się zdecydowanie bardziej komplikują, jeżeli tych pionków jest więcej. Tu mamy przykład 6 na 6, ale jest też jedna bardzo charakterystyczna rzecz. Zresztą tą partię grał Rubinstein czarnymi, białymi bodajże Cohen. Czarne mają, co jest charakterystyczne, czarne mają dwie grupy pionowe, tak? To jest pierwsza grupa pionowa, tu są przerwy i to jest druga grupa pionowa. Z kolei białe mają trzy grupy pionowe i z reguły mniejsza liczba grup pionowych to jest zdecydowanie lepiej w końcówce, ponieważ no, jeżeli mamy trzy grupy pionowe białymi, no to taki pionek na przykład H2 jest zdecydowanie słabym pionkiem. I tutaj Rubinstein znalazł bardzo dobry plan gry. Po prostu siadł na tym pionku, pchał tego króla jak najwyżej, tak? Czyli z tego piętra pierwszego na drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, na szóstym piętrze, a czarny, a biały król będzie cały czas tutaj na tym piętrze takim podstawowym. Biały król tutaj biegnie z pomocą. Dobrze. Kolejna bardzo ważna, pouczająca rzecz w końcówce. Ograniczajmy możliwości przeciwnika. Zobaczmy. Pionki zdwojone są słabe, ale na przykład gdyby teraz dopuścić do posunięcia tego, te pionki się dosyć dobrze ze sobą bronią. Jeżeli na przykład nastąpi posunięcie e5, no to f4 jest już praktycznie niemożliwy, bo bicie i król g4 jest wygrana. Dlatego białe tutaj pasywnie czekają. Kolejne posunięcie ograniczające i jeszcze mamy jedno koło zapasowe, tak? Tutaj w tej sytuacji po prostu, kiedy będzie potrzeba, wykonają czarne posunięcie a6 i teraz bardzo ważna jest też przewaga przestrzeni. Zobaczmy, jaka potęga tutaj pionków. Idzie do przodu. Pionki idą. Tu jeszcze jakieś tam próba białych złapania aktywności. Nic to nie daje. I teraz po prostu czarne kruszą tą pozycję białego króla w ten sposób. I niby jest pozycja, w której jest równowaga materialna, jest 3 na 3, ale popatrzmy, jaka jest różnica w królach, tak? Król jest na poziomie praktycznie 0, a ten król tutaj wyszedł bardzo, bardzo wysoko. Za chwilę podejdzie do pionka i tą pozycję wygra. Teraz mamy bardzo ciekawe studium Rettiego, które też jest bardzo dobrym przykładem na liczenie wariantów. To wydawać by się mogło, że tam tej pozycji białe nie są w stanie uratować. Dlaczego? Tu mamy kwadrat pionka, raz, dwa i raz, dwa. I ten król po prostu podejdzie do tego pionka i go łatwo zdobędzie. A z kolei biały król ma strasznie daleko do tego pionka H5. Co powinny białe w tej sytuacji zrobić? Powinny pójść właśnie takim skosem. Zaraz to pokażę. Tutaj. I powinny jednocześnie zbliżać się do swojego pionka i jednocześnie zbliżać się do kwadratu. Teraz są dwie możliwości. Powiedzmy, że pionek pójdzie do przodu. Idziemy tym skosem. Czarny król podchodzi, żeby tutaj tego pionka zlikwidować. I teraz białe czym grożą? Białe grożą dwoma rzeczami. Doszły właśnie do tego punktu wspólnego. Grożą tym, że dojdą do pionka C6 i po prostu pomogą w promocji. I dążą jeszcze, grożą tym, że wejdą po prostu w kwadrat. Zagrają posunięcie króla F4 i złapią tego pionka. No, czarne nie dopuściły do tego, żeby weszły w kwadrat, no to białe pójdą do góry i po H2. Promocja, promocja i mamy sytuację remisową. Gdyby tutaj na przykład nie było promocji, tylko poszedł król, to też to nic nie daje, bo biały król pójdzie tutaj i zrobią promocję z szachem. Zobaczmy jeszcze drugi wariant. Po królu G7
Nie musi pójść posunięcie H4, może pójść od razu król B6. Wówczas król idzie i po tym ruchu białe wchodzą w kwadrat i jest remis. Bardzo pouczające jest również, zresztą to jest też dosyć podobne, jest również to, ten przykład. Też tutaj taka, trzeba po prostu zastosować takie ruchy, które stwarzają podwójne groźby. Białe nie są w stanie złapać tego pionka. Czarny pionek po prostu wyskoczy tutaj o dwa pola, jest nie do dogonienia. No to muszą tak manewrować, żeby złapać taki strasznie duży kwadrat. Zobaczmy, jak to białym się udało. Gdyby zagrały król E8, pion ucieka, nie do dogonienia. Dlatego grają posunięcie król C8 i grożą teraz, że jak pionek pójdzie tutaj, to one też dojdą swoim pionkiem do końca partii. Do końca tutaj szachownicy. Dlatego następuje posunięcie król C6. Jeżeli białe od razu pójdą pionkom, zostaną złapane, pójdzie tak. Dlatego zobaczymy zresztą ten wariant po A6. Bardzo ważne posunięcie właśnie, żeby zagrać posunięcie H5, czyli czarny pion ucieknie i biały pion zostanie złapany. Dlatego zamiast grać w ten sposób, czarne, tutaj białe powinny zagrać posunięcie król B8. I znowu co grozi? Grozi posunięcie A6 i grozi posunięcie A7. Dlatego czarne odpowiadają król B5 i teraz mega, mega ważny ruch król B7, który stwarza dwie groźby, tak samo jak w poprzednim przykładzie. Co grozi? Grozi A6, A7, A8 i grozi przede wszystkim złapanie tego dużego, dużego kwadratu. Zobaczcie, po zbiciu król teraz wejdzie w kwadrat, bo jak pion wystartuje O2, to właśnie białe zrobiły taką ścieżkę. Poszły tu, poszły tu, poszły tu i weszły w kwadrat. Także no niesamowity przykład, udało się złapać tego pionka i tą partię zremisować. I ostatni przykład w moim zestawieniu. W sumie taki też bardziej, żeby się podzielić taką ważną i cenną taką cechą, że dwa pionki, które są na osobnych skrzydłach, są groźniejsze niż dwa pionki centralne. Też właśnie takie pionki nazywają się pionkami odchodzącymi. Do takiego pionka król ma zawsze daleko, tak? Jeżeli jest jeden taki pionek, król jakoś sobie poradzi. Jeżeli są dwa takie pionki, to nawet dwa takie pionki wygrywają same. Zresztą zobaczcie, nie użyję w ogóle białego króla E1. Pionek idzie, widzimy kwadrat. Czyli czarny król wszedł w kwadrat, tutaj wszystko gra, ale teraz jest uruchamiany drugi pionek. Cały czas czarny król jest w kwadracie. I teraz zobaczmy, czerwonym kolorem mamy kwadrat pionka A, żółtym kolorem mamy kwadrat pionka H. Czy król się rozdwoi? No oczywiście nie, tak? Jak pójdzie w tą stronę, no to odpuszcza czarny, odpuszcza tutaj stronę hetmańską, kwadrat się zmniejsza, jednego pionka złapie, a drugiego już niestety nie. Także no dzisiejsze nagranie, jak widzieliście, bardzo obszerne, ale myślę, że przemyciłem w nim bardzo wiele informacji, cennych informacji, które pozwalą Ci rozwijać swoje umiejętności w końcówkach pionkowych. Jeżeli chcesz praktykować takie końcówki, to fajnie na przykład jest dobrać się z jakimś kolegą, z szachistą, z partnerem i po prostu ściągnąć wszystkie figury, zostawić same króle, zostawić same pionki, poćwiczyć te pionkówki, ponieważ końcówki pionkowe są największym takim fundamentem każdej końcówki, tak? Jeżeli na przykład będę pokazywał przykłady z innych końcówek, z wieżowych, czy ze skoczkówek, czy z gońcówek, czy z lekkofigurowych, to zawsze będzie jakieś tam odniesienie do końcówki pionkowej, tak? Bo będzie pytanie, a co by było, gdyby na przykład skoczki czy wieże się wymieniły i jak wtedy na przykład będzie kształtowała się ta końcówka pionkowa. Także mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Zostaw swój komentarz, udostępnij to nagranie swoim znajomym szachistom. No i życzę Ci powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Do usłyszenia.